OK. cześć wszystkim, ja się nazywam Max Wakomy, jestem front deweloperem w MatchTrade Technologies i dzisiaj opowiem troszeczkę o zarządzaniu stanem w aplikacjach angularowych bez ngrx na przykładzie naszego flagowego produktu, czyli MatchTradera. I teraz zanim sobie przejdziemy do faktycznego kontentu, warto jeszcze wspomnieć o tym, że wszystkie slajdy będą dostępne pod tym linkiem na dole, który sobie tu możecie znaleźć. Więc w razie czego, gdyby ktoś się do tego wrócić, gdyby ktoś chciał przeanalizować to moje snippety kodu i tak dalej, może to sobie ze spokojem zrobić, może znaleźć jakieś bugi, kto to wie. Ok, i teraz zanim przejdziemy do tego kodu, o którym wspomniałem przed chwilą, trzeba wyłożyć trochę takiego forexowego żargonu. To generalnie są rzeczy, przez które ja się postaram przejść możliwie najszybciej. Natomiast, żeby w ogóle pokazać, z czym my będziemy gdzieś tam walczyć, z tym, w tym przepływie danych u nas i dlaczego. Postanowiliśmy nie używać NGRIX-a, ani żadnych bibliotek tego typu, jak Akita i tak dalej, do zarządzania stanem, to warto to wiedzieć i wiedzieć, czego my właściwie potrzebujemy od tych naszych danych. Więc teraz to, co teraz widzicie, to jest nic innego jak tak naprawdę widok wejściowy w tej naszej głównej aplikacji, w tym na którym dzieje się ojej, dzieje się dużo. Mamy jakiś kalendarz, mamy jakieś favorites, mamy jakieś all symbole, mamy jakieś kwotowanie, mamy jeszcze jakieś dziwne cyfry na czerwonym tle. Dzieje się bardzo, bardzo dużo, a jakieś jeszcze profity na górze i inne przyciski. Więc generalnie nie wiadomo na czym oko zawiesić. Dlatego oczywiście nie jestem w stanie pokryć całości przepływu danych tej naszej aplikacji, bo jest tego za dużo i w życiu bym się nie wyrobił na 50 minutowej prezentacji. Natomiast to, co idealnie pokryje nam to, czego potrzebujemy, i co pozwoli nam gdzieś tam zarysować sobie obraz tego stora, jakiego potrzebujemy, jaki chcemy zbudować i w jaki sposób te dane będą nam w większości przepływały, to jest ten dolny, ten dolny fragment ze screena. I teraz to, na czym my się skupimy, to jest lista ulubionych symboli. I ta lista to jest bardzo dobre słowo, bo to jest nic innego jak array zwykłych stringów, który właśnie przechowuje nam informacje, które z tych symboli, które widzicie na dole użytkownik ma w swoich ulubionych, tak? czyli to jest na np. to AUDCHF, AUDCAD i tak dalej i tak dalej, USDPL i wszystkie tego typu proste stringi. Na podstawie tych stringów, które też do nas przychodzą oczywiście po WebSocketach, musimy pobrać kolejne dane. I te dane to są np. kwotowania. I teraz w wielkim skrócie, czym by te kwotowania miały być, oprócz tego, że jest to jakiś zbitek cyfr, które znowu Gdzieś tam są najwidoczne na ekranie, to to jest w wielkim skrócie, gdybyśmy mieli na przykład parę walutową, na przykład PLN to, to jest kwestia, to, to jest cena, ile złotówek musimy zapłacić, żeby tego dolara powiedzmy w wielkim skrócie kupić. Więc to są dane, które potrzebujemy i one do nas przychodzą znów jako lista. Tylko tym razem jako lista konkretnych obiektów, która, która przechowuje te kwotowania, tak? czyli przechowuje nam ten price obecny przechowuje nam zmianę w czasie, przechowuje nam na niższą cenę, najwyższą cenę i tak dalej, i tak dalej. I to są te rzeczy, które się potrafią bardzo, bardzo dynamicznie zmieniać, które musimy obsługiwać, żeby je sensownie użytkownikowi wyświetlać gdzieś tam. Dodatkowo, poza tymi kwotowaniami, potrzebujemy jeszcze listy aktualnych, otwartych pozycji. I teraz te aktualne otwarte pozycje to jest nic innego, kiedy użytkownik postanowi, że chce sobie w coś, te swoje pieniądze zainwestować, więc otwiera sobie tą pozycję. I po otwarciu tej pozycji bardzo fajnie jest z perspektywy użytkownika od razu wiedzieć, czy on na konkretnej pozycji, po pierwsze, już coś wcześniej zainwestował, i czy ma i czy jeżeli już zainwestował, to czy na tym zarobił, czy, czy gdzieś tam na razie traci i tak dalej. Jaki jest obecny. Wahania tej inwestycji. I teraz w związku z tym to są dane, które my chcemy wyświetlić. I teraz kwotowania przychodzą jako stała lista, natomiast lista otwartych pozycji może się zmieniać, bo kwotowania zależą tylko i wyłącznie dla, od ulubionych symboli, o czym też jeszcze powiem zaraz. Natomiast otwarte pozycje mogą dojść nowe, jakieś mogą się zamknąć, one się mogą zmienić, więc to jest już sytuacja znów listy, natomiast dużo bardziej dynamicznej listy. Ok, więc kiedy już to mamy za sobą i mniej więcej wiemy, z czym będziemy e, walczyć w trakcie tego zarządzania stanem, to musimy sobie na szybkości jeszcze przejść przez protokół stomp. I teraz ten protokół stomp to jest rzecz, która e, chyba jest całkiem popularna, jeśli chodzi o rozwiązania na WebSocketach. W szczególności, kiedy macie backend postawiony w Java i w Springu, dlatego że tam. To jest chyba najbardziej powszechne rozwiązanie, żeby zapewnić jakiś właśnie protokół, jakąś, jakąś usystematyzowaną komunikację między klientem a serwerem. To tu to nam, to nam wtedy przychodzi protokół stomp. Dobrze, więc teraz, żeby na szybkości wytłumaczyć, postaram się przez to przebrnąć w jak najszybszy sposób, dlatego że wszyscy chcemy dojść do tego faktycznego zarządzania stanem. To teraz z perspektywy klienta stomp może sobie działać w dwóch wariantach. On sobie może działać. W naszym przypadku to jest najważniejszy wariant, jako konsument danych. Jako konsument danych, on się po prostu subskrybuje na daną destynację po tych websocketach i dostaje jakieś dane od serwera. Kiedy serwer mu je wysyła, on po prostu sobie te dane, te wiadomości, może sobie z nimi zrobić co chce. Oczywiście mówimy ciągle o Angularze, więc z naszej perspektywy to jest jakiś observable, który po subskrypcji zaczyna emitować nam jakieś dane. HTTP Client, zwykły GET. Bardzo analogiczna sytuacja, tylko tutaj dane mogą iść, 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 iść. On się absolutnie nie komplituje sam z siebie, tylko skomplituje się do, dopiero wtedy, kiedy my gdzieś tam go odsubskrybowujemy. I to jest jeden bardzo istotny wariant. Drugi bardzo istotny wariant jego działania, żeby zapewnić właśnie dwustronną komunikację, nie tylko jednostronną, to jest działanie Stompa jako producent tych danych. I teraz. Kiedy mówimy o stąpie jako, producen jako producencie danych oczywiście mamy na myśli to, że on się z tym serwerem może skomunikować poprzez wysyłanie do niego wiadomości. I to jest w tym naszym match trade'owym podejściu do tego jak to wszystko sobie działa też bardzo istotna wiedza dlatego że jest to nieodłączny element naszej komunikacji z serwerem. Ok, więc teraz gdybyśmy sobie chcieli spojrzeć na to jak ten stąp działa w najprostszej możliwej wersji. Subskrybujemy się i klatka takiej subskrypcji wygląda w ten sposób, że ona ma sobie jakiś nagłówek, ma sobie jakiegoś ID-ka i ma sobie tą destynację. I teraz ta destynacja bardzo często wygląda jak zwykły URL I prawdopodobnie wynika to z prostoty, z tego, że jako programiści jesteśmy gdzieś tam obeznani z tym, jak to powinno wyglądać, jak to powinno działać, więc tak to wygląda. id jest istotne, oczywiście dlatego, że chcemy sobie te wiadomości potem jakoś rozróżniać i kiedy się od tego odsubskrybujemy, będziemy tego ID-ka właśnie potrzebować. OK. Więc w tej najprostszej implementacji subskrybujemy się i z zaczyna nam wysyłać i wysyłać te wiadomości. Tu jest już kilka e rzeczy więcej. Mamy nagłówek message, który nam przychodzi, z jest to wiadomość, to jest message, który pomyślał. Hmm. Mamy destynację, z której nam to przyszło. Mamy Content Type. E w tym przypadku, że jest jakiś JSON, więc wiemy, że możemy to sobie na spokojnie sparsować z tego JSON-a. E I mamy też oczywiście ID subskrypcji. Dzięki której nasz klient, klient klienta, wie, które wiadomości należą do konkretnej subskrypcji i po czym to sobie rozdzielić. Więc nie dość, że ma destynację, z której to przychodzi, to ma jeszcze wiadomość o, o ID-ku, co jest super. I oczywiście mamy samą informację, tutaj, czy samo body tego wszystkiego. Tutaj na przykładzie założyłem, że odpytujemy sobie nasz serwer po balans klienta, więc za każdym razem, kiedy ten balans się zmieni, bo na przykład Klient postanowi sobie jakieś pieniądze wpłacić na konto, jakieś pieniądze wypłacić z tego konta, zaczynamy dostawać kolejne update y i że ten balans się faktycznie zmienia i możemy mu to w miarę w rzeczywistym czasie wyświetlać na UI-u po prostu. I kiedy my już stwierdzamy, że ok, to jest fini, to już nie chcemy tych danych dostawać żadnych więcej, wysyłamy mu unsubscribe. A. Tylko i wyłącznie z id-kiem tej subskrypcji, już nie potrzebujemy znać destynacji i to sobie pięknie działa. I teraz Stomp With Extra Steps to jest nasze podejście. Dlatego, że chcemy mieć mechanizm, który może nam trochę bardziej doprecyzować, co my z tego stąpa właściwie chcemy dostawać. Więc mamy oczywiście klasyczną subskrypcję. Natomiast w tym wariancie, zanim my zaczynamy dostawać te dane, to musimy jeszcze wyprodukować tę wiadomość. Stąd mówiłem, że ten aspekt producenta w stąpie jest bardzo istotny generalnie. Więc poza samą subskrypcją, pod jakąś końcówkę, musimy jeszcze wysłać do serwera wiadomość, co my chcemy dostawać z tej konkretnej subskrypcji. Więc w tym przypadku rozszerzamy sobie nasz przykład z balansem konta i mówimy serwerowi, że OK, my chcemy dostawać jeszcze balans, ale w złotówkach. I serwer mówi OK, skoro w złotówkach, to, zaczynamy, to zaczynam wysyłać te informacje właśnie w złotówkach. I my te wiadomości elegancko sobie dostajemy. Natomiast załóżmy, że na przykład klient nagle jest bardzo ciekawy z jakiegoś powodu, jakby jego balans wyglądał w dolarach. I w takiej sytuacji. Możemy oczywiście wysłać kolejnego senda i mówić, że teraz chcemy dostawać w dolarach. Natomiast tutaj będzie pewne uproszczenie zrobione, bo znów nie jestem w stanie wszystkiego pokryć. Natomiast w takiej sytuacji zaczęlibyśmy dostawać balans jednocześnie w dolarach, otwórka, o czym powiem za chwilę. Więc wcześniej musimy wysłać dispoza i to jest znów jakaś abstrakcja nasza, wewnątrzfirmowa na, na tym protokole stąpowym. Wysłamy tego dispoza i mówimy serwerowi, ok, my już nie chcemy dostawać tych danych. I on wtedy wie, że już ma nic, nic nam nie wysyłać. I później wysyłamy drugą informację, pod tytułem, my chcemy jednak dostawać w USD-kach. I wtedy serwer wysyła nam te informacje w USD-kach. I tak to wygląda, prawda? Jakby generalnie, jaka jest wiadomość, każdy widzi. I te dane będziemy dostawać, dopóki się od tego nie odsubskrybujemy, bądź ponownie, dopóki nie wyślemy jakiejś wiadomości, typu dispose do serwera. No i tutaj jest ta... A więc konfundowanie, które się może narodzić, co jeżeli tego dyspoza nie wyślemy i to jest dokładnie to, co, to, o czym wspomniałem, będziemy dostawać dwa razy te same dane, gdzie generalnie to zdecydowanie nie jest satysfakcjonujące dla nas w większości przypadków, w szczególności na tych prostych przykładach, natomiast u nas wewnątrz naszych projektów to jest mechanizm, z którego czasami korzystamy i mamy też nadbudówkę na to, jak te wiadomości sensownie rozdzielić, natomiast Znów, skupimy się na pewnym uproszczeniu, bo zmierzamy do zarządzania stanem, a nie do, a nie do stąpa. Ok, więc stomp with many, many extra steps. To jest absolutny już finał gadania o teorii. Rozdzielamy sobie dwa warianty, to jest dużo dwóch w tej prezentacji, działania stąpa. Po pierwsze mamy ten taki wariant snapshotowy i wariant drugi, czyli streamu. I teraz w związku z tym, że my obsługujemy naprawdę dużą ilość danych, które spływają do użytkownika w czasie rzeczywistym, Dosyć złym pomysłem byłoby na przykład wysyłanie mu wszystkich kwotowań, kiedy tylko jedne się zmienią. Szanujmy połączenie i transfer użytkownika. W związku z tym mamy to rozdzielanie. I teraz Snapshot wysyła nam cały ten stan użytkownika, którego potrzebujemy, żeby w ogóle zapełnić sobie ten nasz store, żeby mieć mu co wyświetlić. To jest pierwszy wariant, więc jeżeli potrzebujemy kwotowań do 20 symboli, o których mówię na początku, no to dostaniemy cały ten wielki obiekt, całą tą wielką listę składającą się właśnie z tych 20 kwotowań, tych 20 symboli. Natomiast później, kiedy my chcemy już ten stan aktualizować na bieżąco i mieć aktualne kwotowania, które bardzo często mogą się zmieniać, nawet kilkanaście razy na sekundę, jeżeli pobieram duże kwotowań, to są naprawdę potężne zmiany. Mamy mechanizm, który u nas się nazywa stream, to jest faktycznie strumień tylko tych kwotowań, które się zmieniły czasie, od momentu subskrypcji, od momentu wysłania tego senda, który dyktuje, co my właściwie chcemy dostawać. I teraz to jest mechanizm, a, który naprawdę bardzo mocno odciąża oczywiście łączy użytkownika, natomiast to już nam generuje znowu jakąś dodatkowe skomplikowanie tego wszystkiego, bo nagle musimy się skupić nie na jednym obserwejblu, tylko na dwóch obserwejblach i trzeba to wszystko jakoś połączyć w jakimś jednym stosownym miejscu, na przykład w storze. Ale o tym za chwilę. Więc teraz przejdźmy sobie na szybkości do implementacji tego stompa i jak to się właściwie je. I teraz nie wymyślajmy koła na nowo. I idąc z tą myślą, nie będziemy absolutnie korzystali czy pisali e, tego stompa sobie od nowa. To jest bardzo stara już specyfikacja, która zmieniła się ostatnimi czasy chyba. Oj, około 10 lat temu była ostatnia wersja, to był stomp 1.2 i od tamtej pory praktycznie nic się nie zmieniło, więc te biblioteki... Mm, które dostarczają implementacji właśnie Stompa, też są raczej dosyć stabilne. Eric Stomp się zmienia co najwyżej wtedy, kiedy wychodzi nowa wersja Eric i natomiast oni w tej chwili wciąż są na, 6, na 6 coś, jeśli chodzi o Eric i więc więc niestety to jeszcze nie jest 7. Prawdopodobnie powinienem wreszcie zrobić tego, tego pull requesta, żeby to, żeby to podciągnąć. Natomiast to jest biblioteka dosyć popularna. Jest takie popularne rozwiązanie, i ja się, broń Boże, nie będę teraz zagłębiał w sposób mm, użycia tego. Natomiast wystarczy wiedzieć, że dzięki niemu możemy się subskrybować, dzięki niemu możemy, możemy wysłać wiadomości i otworzyć sobie przede wszystkim e, połączenie z e, naszym serwerem. Ok. I teraz, ja w opisie tej prezentacji napisałem takie zdanie: że mimo, że używamy tego protokołu STOMP, to chcielibyśmy żeby to działało w tak prosty sposób, w jaki działa nam zwykły HTP klient angularowy. I szczęśliwie to się udało w miarę osiągnąć, tak. I to wszystko dzięki temu, dzięki tej inspiracji tym HTP klientem angularowym jest oczywiście obudowane w jakiś moduł, który dostarcza nam serwisy. I teraz to jest znów uproszczenie, bo ten moduł w tym wydaniu zakłada, tak, to możemy sobie tutaj zobaczyć, że mamy tylko jeden broker URL. I ten broker URL to jest nic innego jak właśnie URL tego WebSocketa, który, z którym będziemy sobie jakieś tam rozmawiać po tym naszym kliencie, że importujemy sobie ten moduł z for rootem, więc on będzie miał tylko jednej wyłącznie instancję, która tam gdzieś on sobie egzystuje w tle. I on nam otworzy to połączenie tylko i wyłącznie z jednym kanałem WebSocketowym. W, w naszych aplikacjach to nie jest takie oczywiste, natomiast na potrzeby prezentacji to jest, wydaje mi się, więcej niż wystarczające. I gdzieś tam pokazuje zamysł, do którego dążymy że, i sposób, w jaki to powinno wyglądać. OK, więc teraz idąc sobie dalej, znów podobnie jak z HTTP-klientem, e, mamy do dyspozycji jakieś serwisy, z których możemy skorzystać, żeby nawiązać połączenie i nawiązać jakieś dane i wyjąć te dane e, z poziomu stompa. I teraz mamy dwa serwisy do dyspozycji. Dwójka. To jest serwis Stomp Consumer i Stomp Publisher. I Stomp Publisher oczywiście wysyła wiadomości. Stomp Consumer te wiadomości konsumuje, czyli skupia się na ich pobieraniu. I teraz to jest trochę przekłamanie, o czym zaraz powiem. Dlatego, że żeby zaimplementować ten, ten nasz wariant działania Stompa, musieliśmy oczywiście jakieś wiadomości wysyłać, a nie się tylko subskrybować i liczyć, że on nam wszystko sam wyśle. Dlatego mówię, że to przekłamanie, o czym się zaraz to wyjdzie w implementacji tego. OK, więc teraz z perspektywy kodu wygląda następująco. Mamy dwie metody, Consume Snapshot i consum Stream. W Consume Snapshot wysyłamy sobie pod konkretną destynację, na której chcemy otworzyć subskrypcję, po czym po otwarciu tej subskrypcji wysyłamy drugą wiadomość z tym właśnie naszym body. I to będą kwotowania i to będą nasze z które mówi, które zostanie dołączone do tego senda, do tego drugiego senda z, z Send Destination. Oczywiście jest jakiś tam klasyczny take until e, z Complete Subjectem, i w subskrypcji mamy przypisanie tego, tej zwrotki, e, tego snapshota do, do faktycznej jakiejś zmiennej naszej, bo na razie znów nie skupiamy się na zarządzaniu stanem, tylko na szybkość idziemy przez e, Stompa. Stream różni się tym, że ma jeszcze trzecią końcówkę, która, nazywa, która ma właśnie tego Dispose'a gdzieś tam a, i wyłącza nam, czy. Kiedy ten Observable, który nam zwraca z tym się skompletuje, to on tego dispose'a jeszcze wyśle. Natomiast to jest znów kolejne uproszczenie, dlatego że jednocześnie, kiedy on tego dispoza wyśle, to faktycznie w tym przypadku wyłącz, odepnie nas też od subskrypcji. Więc tutaj ten dispose do końca nie ma racji bytu, natomiast bazujemy na pewnych uproszczeniach naszej faktycznej aplikacji z tego, co wynika. OK, i teraz gdybyśmy mieli przejść do implementacji, to tutaj jest mała albo duża. Pułapka, która gdzieś tam się przewijała u nas, w związku z, tymi, z tym stąpem, dlatego o tym właściwie chciałem powiedzieć, bo wydaje mi się, że rozwiązanie tego jest całkiem ciekawe i niekiedy użyteczne. Dobrze, więc to jest to, ten, ta część kodu. Mamy oczywiście jakieś N w body, co wygląda strasznie, natomiast ma to sens, tak? W tym, w tym innym przypadku. Um, mamy nasz snapshot, który się po prostu subskrybuje do serwera, ma tego, co ma sens, bo na Obserwejblu ze Snapshota chcemy dostać tylko jedną e, wiadomość, a oczywiście znów z tego powodu, że Snapshoty i, e, i streamy to jest jakaś nasza abstrakcja na no to musimy się gdzieś tam z tym pogodzić, że musimy to jakoś sensownie zhandlować na którymś etapie e, implementacji tej naszej abstrakcji. Więc handlujemy to tutaj i teraz kiedy już się zasubskrybujemy, a subskrypcja zwraca Obserwejbla, to jest istotne, bo to jest ta subskrypcja stąpowa, która zwraca Obserwejbla, mm, to później wysyłamy wiadomość do serwera właśnie pod tym dru pod tą drugą końcówkę z tym jego body i mówimy serwerowi, jakie dane chcemy, czyli dokładnie to, co było ilustrowane przed chwilą. Po czym zwracamy właśnie tego obserwable'a z tym snapshotem. Natomiast tutaj pojawia się dość duży problem, dlatego że observable czy ta subskrypcja, wykona się dopiero wtedy, kiedy my się zasubskrybujemy na tą observable. Natomiast my to robimy. W najlepszym możliwym przypadku, dopiero po wykonaniu tej funkcji Colcium Snapshot, więc on przed tą subskrypcją wyśle wiadomość do serwera, jakie dane my chcemy. Tylko serwer wtedy łapie się za głowę i mówi: Tu w ogóle nie ma żadnej subskrypcji, żeby wysłać gdziekolwiek te dane. Więc on nam tych rzeczy nigdy, nigdzie, nigdy nie wyśle. Więc mamy dość duży problem związany z kolejnością wykonywania zapytań i to kompletnie psuje naszą, naszą całą koncepcję. W związku z czym rozwiązaniem tego problemu jest stworzenie sobie obserwejbla, który będzie pełnił taką funkcję trochę proxy, trochę takiego middleware, który będzie nam proxował właśnie tego wewnętrznego obserwejbla i jednocześnie zapewni nas o odpowiedniej kolejności wykonywania e, tych zapytań. I to wydaje mi się być całkiem fajny pattern, który znajduje swoje zastosowanie nie, nie tylko w przypadku e, tych połączeń stompowych. Generalnie tworzenie obserwabli w ten sposób jest całkiem użyteczną praktyką. Ok, więc teraz, żeby tutaj na szybkości przejrzeć, co się właściwie dzieje, to kiedy tworzymy sobie tego nowego observable, to on jako pierwszy argument zwraca nam callbacka, i ten callback wykonuje się w momencie zasubskrybowania się na tego naszego nowo stworzonego obserwabla. Czyli już wiemy, że cała ta zawartość tego Observabla nie wykona się wcześniej niż w momencie subskrypcji na tą, na tą naszą zwrotkę. I to jest super wiadomość, bo w tej chwili, kiedy zasubskrybujemy się na a, tego Observabla, to pod spodem od razu wysyłamy wiadomość do serwera i od razu otwieramy, a, czy od razu otwieramy subskrypcję danej końcówce na serwerze. W związku z czym e, możemy sobie od razu potem wysłać wiadomość, i ta, zostaje, i ta kolejność zostaje zachowana i nie ma żadnego problemu. I serwer po dostaniu tej wiadomości już ma tą końcówkę otwartą. I teraz, kiedy ten serwer nam coś wyemituje, kiedy on do nas wyszły jakieś wiadomości, to my sobie to po prostu proksujemy bezpośrednio do tego naszego subscribera z tego zewnętrznego Observejbla. I teraz. Na końcu mamy oczywiście complete subjecty i jeżeli odsubskrybowujemy się od tego naszego observabla, to my chcemy ubić tę serwerową subskrypcję. Fenomenalny mechanizm w swojej prostocie, który, który zapewnia nam to, że ten observable będzie naprawdę cold observablem i jednocześnie ta kolejność wykonywania będzie działała tak jak powinna, a my koniec końców, kiedy ten kod jest już raz napisany, nigdy więcej nie musimy się martwić tą kwestią. I możemy sobie z tego skorzystać dla dowolnej naszej wystąpowej końcówki. I teraz snapshot versus stream to jest sytuacja bardzo, bardzo zbliżona. Z tym, że snapshot miał Tekłana. stream tego Tekłana nie ma, dlatego że chcemy dostawać te informacje ciągle. I to właściwie tyle. Oprócz tego, że na potrzeby przyszłych rozwojów tej funkcji, tego obserwable, mamy też Dispoza który wysyła wiadomość ze serwera, że już nie chcemy dostawać danego konkretnego typu danych. Ale to jest znów to uproszczenie, więc to jest, bo jest w tej chwili. Dobrze. I teraz ten dystubscribe, który pokazywałem, on wygląda w ten sposób, że ma dostęp do tego naszego stomp klienta i wysyła tą, i to jest już Eric stomp z tej biblioteki, o której wspomniałem, i on po prostu subskrybuje się, i czy łączył tę daną końcówkę, w momencie, w momencie zasubskrybowania się na nią z poziomu już RxJS-a, a nie z klienta stompa. Z jakiegoś powodu, prawdopodobnie dlatego, żeby też rozdzielić trochę to, to nazewnictwo między stompem a Rx'em. RX Stomp do subskrypcji, do wysłania tego, tej wiadomości z nagłówkiem Subscribe, on używa metody watch. Co ma du dużo sensu, nie? żeby to troszeczkę rozdzielić i nie wprowadzać niepotrzebnego zamieszania. Stomp klienta mamy wstrzykniętego. I on jest tworzony przy okazji tworzenia Stomp Client module. On wtedy jest prowadzony i mamy tą jedną instancję, której jeżeli potrzebujemy użyć w jakimkolwiek serwisie naszym, to mamy jego instancję i działa to pięknie. Znów, jeżeli trzeba zarysować jakieś uprosz uproszczenia, które tu zaszły, to jest takie, że a, nie mamy żadnego sprawdzania, czy to połączenie jest już aktywne, co jeżeli to połączenie zostanie zerwane. To są wszystko mechanizmy, które oczywiście musimy zaimplementować, a to są też mechanizmy, z którymi musimy się zawsze liczyć, kiedy walczymy z soketami na przykład. Ok, i teraz myślę, że możemy sobie już przejść do faktycznego zarządzania stanem. I teraz być może powinienem zapytać na początku, albo o tym wspomnieć, prawdopodobnie pojawiła się ta kwestia, dlaczego nie ten NGRX? Dlaczego nie jakieś gotowe rozwiązanie, do, które jest do tego przeznaczone? Po co właściwie bawimy się w to sami? I odpowiedź na to pytanie jest właściwie dosyć prosta. Dlatego, że przez to, że znamy bardzo mocno, bo już robiliśmy kilka refaktorów, ten, typ, ten sposób komunikacji jest naprawdę bardzo znany, dokładnie wiemy, czego potrzebujemy. I w związku z tym doszliśmy do wniosku, że części rozwiązań NGRX-owych i tak byśmy nie wykorzystali. I do naszych zastosowań, mimo że to jest aplikacja giełdowa, do tradowania, która wydawałoby się, że jest bardzo skomplikowana, w większości przypadków nie będzie potrzebowała i nie, i tak nie wykorzysta możliwości, które daje nam na przykład właśnie NGRX. W związku z czym podeszliśmy do, do rozwiązania tego problemu sami. I teraz znów wrócę, wrócę trochę do tego na szybkości, o czym mówiłem wcześniej. Kiedy dostajemy już listę faworytów, to dla tej listy faworytów pobieramy naprzód wszystkich kwotowań, więc to jest jakaś akcja ustawiania całości stanu. Natomiast później, kiedy te kwotowania do nas wpływają, to to będą jakieś akcje zmiany tego stanu. Czyli kiedy mamy, mamy, możemy wyróżnić takie dwie akcje: jakąś akcję typu set i jakąś akcję typu set, albo na przykład, nie wiem, set sum, update itd., itd., itd. Gdzieś jakieś nazywnictwo tego typu. Jeśli chodzi o otwarte pozycje, to zaznaczałem wcześniej, że one się zmienia, zmieniają dużo bardziej dy dynamicznie. W związku z czym na początku analogicznych przy dostajemy je wszystkie, więc mamy jakąś operację czy akcję typu set. Natomiast później mogą nam na przykład przyjść jakieś nowe otwarte pozycje, które otworzyły się w międzyczasie. To też jest istotne do uwzględnienia. Oczywiście, jak w przypadku, otwartych, jak w przypadku kwotowań, po prostu jakieś otwarte pozycje mogą się gdzieś tam zmienić. Niekoniecznie muszą przychodzić nowe. Natomiast one też się mogą usunąć i się pozamykać. Więc dostajemy taki zbiór operacji, który nasz, który nasz store powinien obsłużyć, który nasz stan, który nasz mechanizm do zarządzania tym stanem w aplikacji powinien obsłużyć. No i tutaj generalnie rozpisałem to, o czym mówiłem wcześniej. Tak, mamy jakieś akcje typu set, typu set są, typu add, typu delete. I to są znów dosyć proste operacje, które będą się powtarzały przy praktycznie każdym rodzaju danych, z którym będziemy gdzieś tam walczyć. I teraz ten nasz typ danych to są z reguły listy jakichś obiektów. Z reguły nie są pojedyncze obiekty, nie są jakieś obiekty konfiguracyjne. My ich z reguły nie chcemy zmieniać po froncie dynamicznie, bo zakładamy, że serwer jest naszym wyznacznikiem prawdy i, nad, i na tym się skupiamy. Więc my właściwie chcemy mieć sensowny system do Przetwarzania tego, co do nas z tego serwera przychodzi. W związku z czym, i te rzeczy przychodzą do nas reaktywnie, po jakichś obserwabiach. W związku z czym, czy jest jakiś mechanizm w eryx.jsie, który pozwoli nam taką sensowną reaktywność zapewnić, bo chcielibyśmy na przykład updateować sobie nasze widoki w Angularze, kiedy dane są po prostu puszowane, bez pisania wszędzie mark, forechek i tak dalej. Chcielibyśmy skorzystać z tych async, pipe'ów i całe reszty dobrodziejstw, które dostajemy z RxJS-em i Angularem. I otóż jest, jest operator scan. I operator scan jest bardzo analogicznym operatorem do na przykład funkcji reduce w przypadku tabliz, czy list w JavaScriptie I jest tak samo bardzo podobny do tego jak działa reduce w RxJS-ie. Powiem więcej. Scan i reduce RxJS-owe pod spodem jeżeli zagłębimy się w kod źródłowy. Używają dokładnie tej samej metody tego samego operatora, który po prostu przyjmuje różne argumenty. Używają scan internals. To, jest, to są tak zbliżone do siebie operacje. I teraz, ok, scan wykonuje nam pewną funkcję tego akumulatora albo tą funkcję redukującą na obecnym stanie względem tego, co nam przyszło jako ten następna wartość wyemitowana ze źródła. Bo to jest oczywiście jakiś operator, czyli używamy go w pipe. Ie. Jako drugi opcjonalny argument, natomiast on tu jest jako nieopcjonalny, dlatego że to jest ten, ta, ten wariant tej funkcji, z którego my będziemy chcieli skorzystać, przyjmuje sobie jakiś stan. I ten stan to jest, będzie ten stan podstawowy, lub stanem podstawowym będzie ta pierwsza emisja tego źródła. W naszym przypadku chcemy bezpośrednio określić z ręki ten stan od razu. I zaraz powiem dlaczego. Więc teraz. W naszym przypadku to nie będzie tak długa e, definicja, w ogóle jeśli chodzi o operator scan to w pierwszym zdaniu on nam mówi, że jest użyteczny do enkapsulacji i zarządzania stanem, więc wspaniała rzecz. E, nasza definicja będzie trochę okrojona, to jest to o czym mówiłem, nas do ogarnięcia tego stanu właśnie interesuje ten drugi argument, czyli seed i możecie zwrócić uwagę na to, że ta nasza funkcja redukująca zmieni mi troszeczkę typ. Wcześniej ona mogła przyjmować albo jakiś generyczny a, albo generyczny s, które będzie tym typem tego seed'a. W naszym przypadku ona zawsze przyjmuje wartość war generyczną a, którą też ma seed i którą też zwraca. Jedyną wartością różną od tego typu generycznego a jest ta wartość następna z naszego źródła. Dlatego, że to, że to będą to nasze akcje które będą nam też definiowały te nasze funkcje redukujące stan, o, 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 o czym za chwilę opowiem. Ok, więc teraz idąc sobie do takiej implementacji bardzo naiwnej, to jest typ implementacji, które możecie sobie znaleźć, gdybyście wpisali w Google uh, how to implement state management with RxJS without Redux. i pochodne tego typu, to prawdopodobnie jakiś artykuł na Medium czy na jakimkolwiek innym tego typu blogarskim blogerskim portalu powie Wam, czy da Wam rozwiązanie zbliżone do tego. I teraz idąc sobie po tym kodzie od góry. Mamy jakieś typy generyczne. Mamy ten typ generyczny state. I state to jest typ mapy, dlatego, że my te wszystkie nasze listy będziemy sobie chcieli przemapować. Do mapy, przynajmniej do mapy masło-maślane, no ale tak to właśnie wygląda w tej sytuacji, gdzie kluczem tej naszej mapy będzie jakaś unikatowa wartość w konkretnym, wskazanym przez nas polu z tego typu generycznego, z tego elementu, z tego obiektu. Zaraz to pokażę na przykładzie, bo wiem, że to jest trochę łamaniec językowy, kiedy tak się to wykłada i to nie jest takie proste wcale. Okej. Okay. Drugi typ to jest ta nasza funkcja redukująca, to jest uh, ona przyjmuje stan i zwraca stan. Dlaczego jest taka prosta? Za chwilę się okaże, kiedy zaczniemy implementować te nasze akcje. Uh, Okej, okay. i mamy potem już implementację tego naszego faktycznego stora, który znów przyjmuje typ generyczny. I ten typ generyczny, może powinienem powiedzieć, czym on właściwie będzie z reguły w naszym przypadku, to będzie na przykład kwotowanie, to będzie na przykład otwarta pozycja. I on pod spodem zakłada, że to jest zawsze jakaś lista, więc to jest po prostu lista tych typów generycznych. Okej, okay. o tym zaraz, zaraz do tego dojdziemy i to będzie zaraz bardziej klarowne jak to się właściwie zachowuje. Do tego mamy publiczny tylko... Prawie coś wylałem. Do tego mamy tylko do odczytu state, który jest obserwejblem, który znów zwraca nam, nam dokładnie tą mapę tych wartości z tymi kluczami, o których wspomniałem przed chwilą. To nie jest docelowo prawdopodobnie źródło, z których będziemy sobie wybierać dane. Natomiast dobrze to mieć na razie do przykładu, widoczne, że to sobie istnieje i gdzieś to sobie trafia. Następnie mamy ten nasz reducer subject, który będzie przechowywał sobie, czy właściwie będzie tym naszym źródłem tych wszystkich funkcji redukujących, które będą nam ten nasz stan w jakiś sposób magicznie przekształcały. I to jest cała filozofia na dzień dobry. Na dzień dobry. I teraz. Z tego, z tego naszego obserwatora, z tego naszego subjecta z funkcjami redukującymi, chcemy go jakoś przemapować sprytnie pipe'ami na ten nasz stan. I teraz w związku z tym, o czym powiedziałem przed chwilą, naszym podstawowym stanem, podawanym jako drugi argument, żeby nigdy nie było tak, że wleci nam tutaj coś, co jest po prostu funkcją redukującą, musimy od razu założyć, jaki będzie stan. Więc naszym stanem będzie po prostu nic innego jak zwykła pusta mapa. Bo to jest dokładnie to, czego potrzebujemy na początek. I teraz, jeżeli nasz Reducer Subject wyemituje jakąś funkcję redukującą, to ona nam tą pustą mapę przekształci. Za chwilę to będzie klarowne. I poza tym mamy też Shared Replay z buffer size na 1, żeby po prostu tą naszą ostatnią emisję. Współdzielić pomiędzy subskrypcjami. Żeby każda subskrypcja, niezależnie kiedy się subskrybuje, dostawała dokładnie te same dane. Ok, Więc idziemy sobie dalej. Idziemy sobie teraz do mapowania danych, i to jest to, na co właśnie chciałem, na to chciałem zwrócić uwagę. Po lewej stronie widzimy te dane, które do nas przychodzą. I to jest, jak mówiłem, jakaś lista, która ma troszeczkę pól i my chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, w której ta lista jest kluczowana po którymś z wskazanych przez nas, przez nas pól z tych obiektów. I to jest dokładnie to, co wyraża ten typ generyczny. Ten z T, key of T. To jest dokładnie to, jak dziwnie by to nie wyglądało. I operacja takiego przelampowania tego wygląda w ten sposób, że to jest właśnie jakiś w przypadku kwotowań. Mapujemy sobie to wszystko pod tym polem symbol, więc naszym kluczem będzie na przykład AUDCHF w ramach tej mapy itd. i tak dalej. Mam nadzieję, że to te, troszeczkę teraz się wyklarowało, i jak to będzie wyglądać. I teraz ten string symbol, on jest podawany dynamicznie, więc my sobie możemy wskazać na etapie tworzenia tego storu, o czym zaraz opowiem, w jaki sposób, czy po jakim polu będziemy sobie to mapować. Dobrze by było, żeby to był typ właśnie, czy pole unikatowe. Ok. Dochodzimy sobie do implementacji naiwnej, właściwie wracamy do niej. I tutaj wygląda sobie, to wszystko, jakby miało działać cały czas. Dlatego zaimplementujmy jakąś funkcję redukującą, żebyśmy na tym naszym stożą na tym naszym stanie mogli jakieś operacje faktycznie przeprowadzić. I zaczniemy sobie od tej najbardziej powszechnej funkcji, czyli od funkcji set. I teraz to robi funkcja set. Funkcja set oczekuje, że na wejście dostanie, jako pierwszy i jedyny argument, listę. Jakichś obiektów, które są tego typu generycznego T, i ona je czy na podstawie tych wartości ustawi nam cały stan naszego stora. Czyli, nawet jeżeli to tym było wcześniej, to i tak to bywali, jeżeli to był pusty store, to elegancko nam to zapełni. Więc teraz, nasze piękne pole, czy, czy nasza metoda Key by Property, co ona robi? Ona robi dokładnie to, co pokazywałem dwa slajdy temu, czyli bierze sobie całą naszą listę, iteruje się po niej i zapełnia nam store właśnie po konkretnych kluczach, czy po konkretnych polach z tej listy, które wskazujemy sobie, uwaga, uwaga, w konstruktorze przy tworzeniu tego, przy tworzeniu sobie tego naszego stora. Więc znów mamy rozwiązanie bardzo, bardzo uniwersalne, które możemy zastosować do tak naprawdę wszelkiego typu danych, które przechodzą do nas jako jakieś listy. I zapewnić dużo szybszy dostęp do nich i powinno być tak. Powinno wszystko pięknie działać i powinno być super. I sprawdźmy czy będzie. Oczywiście sprawdźmy na sucho na prezentacji, bo kto by odpalał dawno jakiś, prawda? Po co to komu? W związku z czym tworzymy sobie tego naszego, ten nasz store dla kwotowań, bo jesteśmy ciągle w tym temacie kwotowań, więc bądźmy przy tym. I sobie to wszystko po powolu symbol. Więc mamy znów ciągle to samo, co było na e, przykładzie. I teraz subskrybujemy się na ten nasz statek, który sobie specjalnie gdzieś tam e, wypisaliśmy, e, czy zeksponowaliśmy e, z naszego właśnie stora. I robimy sobie ten konsol loga. Jeżeli jakieś kwotowania do niego przyjdą, to chcemy sobie tą kwotowaną wypisać. I teraz po tej subskrypcji już. Chcemy sobie te kwotowania, ten bazowy stan ustawić. No i dostajemy faktycznie callbacka w ramach tej subskrypcji i mamy jakieś konsologi, które nam to wypisze. I teraz to jest oczywiście uproszczenie do zwykłego obiektu, a nie do tego, jakby ta mapa była skonsologowana. Natomiast tak by ten JSON więcej wyglądał. Tak, dostalibyśmy dokładnie to, co byśmy mu tam wcześniej podali. Więc pięknie, wszystko powinno działać. I wydawałoby się, że jest naprawdę super. Natomiast co jeżeli? Co jeżeli zamienimy kolejność? Quotation Stay Subscribe z Quotation Store Set. Będziemy mieć coś takiego. I otóż nic się nie stanie. I to było coś, co jest po chwili zastanowienia dość oczywistym rezultatem, natomiast było przerażającym momentem kiedy wydawałoby się, że cały ten stan już jest obsłużony, natomiast jednak się okazuje, że mamy jakieś braki w tym wszystkim i zdecydowanie nie jest kolorowo. Więc teraz, co my możemy z tym zrobić, żeby to zaczęło działać? Odpowiedź na to pytanie jest troszeczkę w definicji Shirley Play, natomiast bardziej w tym, jak działają observable w ogóle. Bo zanim ten nasz Shirley Play, który w domyślnym wariancie, nie odsubskrybowuje się od tego naszego źródła, nawet jeżeli nikt się na to nie subskrybuje. Czyli w momencie, kiedy już ktoś się na tego obserwejbla zasubskrybuje i ten share replay się wykona, to on wciąż i wciąż pod spodem będzie te wszystkie rzeczy przeliczał. No właśnie. Ale co, jeżeli nikt się na niego nie zasubskrybuje? To oczywiście nasz obserwable, jak to powinno tak to działać, stwierdzi, że nie ma po co wstawać. Bo i tak nikt na tych danych nie czeka. Więc nikt żadnych danych nie dostanie. I teraz, najprostszym możliwym rozwiązaniem tego wszystkiego, jakby to miało działać, żeby to działało znowu, byłoby na etapie tworzenia tego stateu szybka subskrypcja i jeszcze szybsze odsubskrybowanie się od tego. Żeby on po prostu przetworzył sobie, odpalił tego Shirley playa i żebyśmy te dane dostawali. Natomiast nie muszę chyba mówić, że to zbyt elegancko nie wygląda i zdecydowanie nie jest to rozwiązanie, które gdzieś tam nas będzie satysfakcjonowało dalej. Więc tutaj przychodzi nam na ratunek Connectable. I Connectable to jest funkcja, która nam będzie multicastowała nasze źródło. I teraz te connectable, ono się pojawiło, nie pamiętam w której już w wersji RxJS-a, na pewno jest w szóstej i wzwyż. Wcześniej były też metody jak multicast i inne tego typu pochodne, natomiast one w tej chwili są deprecated, więc z tego powodu korzystamy z tej funkcji connectable. I ona dostaje dwa argumenty, z czego ten drugi jest od razu jako ten default config podawany. Pierwsze to jest źródło, które my sobie chcemy multicastować. Teraz multicastować, czyli wziąć sobie to źródło, i zapewnić, że każda kolejna subskrypcja, która przejdzie przez tego Connectable, dostanie właśnie dokładnie to samo. Mam nadzieję, że to jest w miarę zasadnie wytłumaczone i zrozumiałe przede wszystkim. Uh, ok. Drugi argument ma jedno istotne pole, w tym Connectable config, i to jest konektor. I teraz, idąc z definicji, to jest, tworzy, ten konektor tworzy nam subjekta, który będzie nam. Przez którego te, nasz, to nasze źródło będzie emitowało te wszystkie dane. Ok, więc jeżeli to jest klarowne, to oczywiście na tym, e, tym connect table musimy wykonać właściwie dosyć podobną sytuację jak z subscription. Subscribe, bo musimy na tym rzucić e, funkcję connect, zanim on w ogóle się odpali gdzieś tam. Ok, więc jeżeli sobie to wszystko elegancko teraz przerabiamy to tworzymy sobie ten nasz state, on jest znów przypisywany do tego naszego zewnętrznego state, który jest read-only i mamy to użycie tej funkcji connectable i ona przyjmuje jako pierwszy argument to nasze źródło, z którego zwróćcie uwagę, wyrzuciliśmy tego już replaya, bo on już jest niepotrzebny, dlatego że tym naszym konektorem będzie replay subject z buffer, z buffer size na jeden, który będzie nam to wszystko elegancko replayował właśnie do, do naszej każdej kolejnej subskrypcji. Jednocześnie przepisujemy sobie ten nasz state do jakiejś lokalnej zmiennej. Uwaga, kto by pomyślał? State, na której, z którą musimy się najpierw połączyć i rzucić tą funkcję connect, o której wspomniałem przed chwilą. Dla czystości kodu, gdybyśmy na przykład mieli jakiś taki store, który jest tymczasowy, chcemy też mieć funkcję destroy, która będzie nam ten, tego connect table'a odłączała od życia i on przestaje nam nasłuchiwać na te wszystkie rzeczy, które nam przychodzą. Ok, więc teraz Multicasting i Shared Play to wygląda trochę tak, że czy to nasze wcześniejsze rozwiązanie Shared Playem, one wyglądają bardzo, bardzo podobnie. I teraz pytanie, po co właściwie się gdzieś tam rozdrabniać z tym Multicastingiem i z tymi connectable'ami i tak dalej. Głównie dlatego, że to jest zupełnie inna implementacja pod spodem, która Oczywiście w jednym w drugim przypadku bazuję sobie na Replay Subjectcie, natomiast to jest zupełnie inny mechanizm działania. I gdybym zobaczył subscriber i subskriba po sobie, to bym się naprawdę mocno przestraszył i stwierdził, co tam się dzieje. Natomiast co by nie mówić, przy całej łopatologiczności tego systemu to jest wciąż rozwiązanie, które zapewni nam działający system. Ale proszę, nie róbmy tego. Ok, I teraz przejdźmy sobie na szybkości jeszcze po implementacji kolejnych akcji. Na tamtym przykładzie, który pokazywał, jakie ten nas przychodzą, mówiłem o takiej akcji, która się nazywa set som. W tym przypadku to będzie akcja update. Trochę lepsza nazwa, bardziej wydaje mi się odpowiednia. Ok. I tutaj żadna wielka magia tak naprawdę się nie dzieje. Otóż dostajemy sobie ten nasz state i. Przy okazji tego stateu znów chcemy na nim przeprowadzić jakieś operacje. I te operacje nam będą nam definiowały te wartości, które my dostajemy jako ten pierwszy, pierwszy argument. I iterujemy się po prostu po tych wszystkich argumentach. I jeżeli. Bierzemy sobie oczywiście klucz, żebyśmy mogli sprawdzić, czy ta wartość już w naszym storze istnieje. Jeżeli istnieje, to chcemy ją napisać. Jeżeli nie istnieje, to wrzucamy kulturalny console warn, żeby po prostu użytkownik miał świadomość, czy programista miał świadomość, że. Z jakiegoś powodu próbuję zaktualizować coś, czego nie ma w naszym store. OK, e, idziemy sobie dalej, bo teraz możecie mi powiedzieć: hold up, hold up for a second. I mutowalnością tego wszystkiego, co jeżeli mamy jakiś store, który weźmie sobie tylko raz ten stan, zrobi sobie jakiegoś tajquana, i to jest jakaś mapa w ogóle, i mamy drugiego, który wydarzy się dużo, dużo później. Natomiast będzie ten stan modyfikował cały czas. Otóż ta nasza mapa z pierwszego obserwejbla, jej stan zostanie zmieniony, bo jej referencja jest stała, tylko zmienia się jej zawartość. Co oczywiście w żaden sposób nas nie satysfakcjonuje, bo może prowadzić do tak karkołomnych błędów, że debugowanie tego zajmie wieczność. Żeby to w najszybszym możliwy sposób rozwiązać, więc robimy sobie quick fix na produkcję, można powiedzieć. To jest przy okazji wywoływania tej nasze funkcje redukujące, która przychodzi znów z tego reduce subjecta, tworzymy sobie po prostu nową instancję mapy z tego starego stanu. Dzięki czemu zapewniamy niemutowalność całego systemu. To jest tak prosto i działa wspaniale. Ok, więc akcja add. Akcja add będzie znów bardzo analogiczną akcją do update'u, tylko tym razem oczekujemy, że dostaniemy tylko jedną wartość. I jeżeli tej wartości jeszcze nie ma. W naszym state'cie, w naszym storze, to chcemy ją sobie ustawić. Cała filozofia, mamy nagle obsłużone dodawanie nowych otwartych pozycji. Okej. Okay. Mamy też akcję DELETE. Jeżeli coś jest w storze, to chcemy to usunąć. Jeżeli tego nie ma w storze, to informujemy. Programistę, że z jakiegoś powodu próbujesz usunąć coś, czego już nie ma. Może mamy jakieś opóźnienie niedobre, może coś tam się podziało i generalnie tak to nie powinno wyglądać. I to są te. Komunikaty i cała ta implementacja to jest znów bardzo specyficzna, specyficzna, skomplikowane słowo, rzecz dlatego co do nas przychodzi gdzieś tam. Gdyby ktoś potrzebował tego dostosować bardziej pod swoje dane, to nic nie stoi zupełnie na przeszkodzie, żeby to zrobić. OK. I teraz przejdźmy sobie jeszcze do dostępu do tych danych. Bo nie muszę mówić, że ten nasz state, który sobie gdzieś tam ekspozujemy z tej, naszy, z tej naszej klasy, on nas jakoś strasznie mocno nie satysfakcjonuje, oczywiście, no bo iterowanie się na przykład w Angularze, w templatce HTML-owej, po mapie, jest raczej rozwiązaniem takim średnio praktycznym, bym powiedział, dlatego chcielibyśmy po prostu dostawać znów listę kwotowań. To nasze kluczowanie tych danych ma bardzo dużo sensu z poziomu dostępu do nich i szybkiej modyfikacji ich, natomiast niekoniecznie z perspektywy obsługi tego w HTML-u. I w związku z tym. Musimy sobie jakoś tą naszą zmienną od kwotowań, od na kwotowania zapewnić. Więc teraz, jeżeli chcemy dostać dane, dostać cały ten stan, to to jest znów bardzo prosta sprawa. Pajpujemy sobie zwykłą, starą, dobrą mapą nasz ten główny state i zwracamy z niego tablicę, tablicę wartości. I to rozwiązuje cały problem. Więc. Teraz nagle nasze kwotowania są po prostu długą tablicą, która zostanie wyemitowana za każdym razem, kiedy nasz stan się w jakiś sposób zmieni. Okej, okay, ale co jeżeli chcemy dostawać, mamy na przykład 40, 40 otwartych pozycji, dla 40 różnych symboli. Ale mamy tylko dwa z tych symboli na ekranie Faborisa, więc my chcemy wyciągnąć tylko te dwie pozycje, które nas interesują. A właściwie to tylko te pozycje, które. Dotyczą tego symbolu, bo kilka pozycji może dotyczyć jednego symbolu, więc na przykład dla dwóch kwotowań może być 10 różnych pozycji, ale to nie będzie 40. Więc musimy mieć mechanizm do wyciągania kilku różnych rzeczy. Ok, i taki mechanizm będzie wyglądał bardzo podobnie, bo będzie się nazywał Get By Property. Get By Property robi nam coś takiego, że to się przeiteruje po tej naszej tablicy, pod naszym getAll, dlatego że my nie będziemy brać danych, dlatego że to, co tu było widać, pozycje są kluczowane po ID-ku pozycji, a nie po symbolu. W związku z czym już nie mamy tego dostępu takiego od 1 powiedzmy, tylko musimy się potem faktycznie przeiterować i wyciągnąć te konkretne pozycje. W związku z czym robimy sobie getAll'a pod spodem i na podstawie tego tą tablicę, którą mamy, filtrujemy jeżeli to property, które nas interesuje i, i wartość tego property e, równa się temu property value, które nas interesuje, czy na przykład to będzie nasz symbol, a to, to będzie property, czy pole symbol, a to będzie property value na przykład usd.pln. Więc filtrujemy sobie wszystkie pozycje, e, które operują na tym do właśnie. OK, I to znowu pięknie działa. I znowu nam to wszystko pięknie wyświetli. E, to by można było rozszerzyć oczywiście jakieś distinct until Change, dlatego, że stan może się zmienić, natomiast niekoniecznie muszą się zmienić te pozycje. Więc to jest coś, co warto mieć na uwadze i takie mechanizmy fajnie jest oczywiście wprowadzać, natomiast one już też nie są aż takie e, gdzieś tam trywialne w implementacji powiedzmy. I na pewno nie, żeby już tu się wyrobić z tym w ramach tej prezentacji. Ok, więc podsumowując. Taki sposób przepływu danych zapewnia nam fenomenalne rozdzielenie tej części trochę biznesowej, trochę połączenia z serwerem, od tego, co, nam, co widzimy na naszych templatkach HTML-owych. Dlatego, że templatki HTML-owe, tak jak w Reduxie, tak jak w NGRXie, nie będą w ogóle zależały od całości tego zamieszania co związanego z połączeniem. One będą zależały tylko i wyłącznie od tego, co trzyma nasz store. Więc mamy znów świetne rozdzielenie bez NGRXa. I teraz te wszystkie operacje, o których ja mówiłem, być może brzmią trochę podobnie do tego, co właściwie robi Redux. I to jest 100% prawdy. Ta moja nomenklatura związana z jakimiś selektorami, funkcjami redukującymi, jakimiś akcjami i tak dalej, to są znów bardzo podobne rzeczy do tego, co oferuje na przykład NGRX. Na Natomiast tutaj mamy to skrojone pod nasze potrzeby i bez dodatkowego boilerplate. I wiemy, że możemy sobie z tym działać i mamy też pełną swobodę i pełną dowolność wyoperowania na tym. Okej. Okay. I to pokrywa... Całość, co miałem do powiedzenia. Dziękuję bardzo. Możemy sobie przejść do tego segmentu QA w tej chwili. Ok, jak wygląda pisanie testu do zaprezentowanej abstrakcji zarządzania stanem? Teraz pytanie, czy chcemy testować faktyczny store, który gdzieś tam już mamy, czy raczej jego użycie? Bo jeżeli operujemy na testowaniu, to jest zwykłe testowanie obserwable, więc to nie jest jakaś. Strasznie gdzieś tam skomplikowana kwestia, tak? I tyle. Zależy tak naprawdę od tego, jak ten nasz store wygląda i jakie operacje mu my zarejestrujemy. Zwykłe testy jednostkowe do napisania tutaj nie powinny być trudnością. Próbuję znaleźć, czy tu gdzieś tu występuje jakieś jakaś No, Natomiast nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się, żeby tutaj była jakaś trudność w tym wszystkim. Co sądzisz o przyszłości Angulara? Przyszczywa technologia, czy jednak zabawka? Aktualnie poświęcam czas na nauce Angular 2 i Node.jsa. To jest kwestia, która się też przewija dosyć często i też jak sam się o mojej karierze, to się zastanawiam czasami. Wydaje mi się, że Angular jest raczej technologią, która będzie z nami dość długo mimo wszystko. Przede wszystkim dlatego, że Angular się bardzo dobrze skaluje i kiedy rozpatrujemy aplikacje, które są większe. Gdzieś tam bardziej skomplikowane, i, i łatwiej jest zapewnić spójność tego kodu. W związku z czym wydaje mi się, że zawsze będzie zapotrzebowanie na Angulara. E, przynajmniej dopóki coś, jakieś podobne rozwiązania, które zaoferują nam mm, podobne e, gdzieś tam schematy, które pozwolą nam znów zapewnić spójność kodu dużo bardziej niż na przykład React czy View, tak długo będziemy potrzebowali tego typu rozwiązań. Więc wydaje mi się, że raczej Angular a, ma całkiem sporą przyszłość. Tak. Jak poradzić sobie z wdrożeniem innych przyszłych devów w tajniki takich rozwiązań? Obkładacie te testami, wydzielacie sobie te trudne fragmenty do biblioteki, gdzie maintainerem jesteś tylko ty? To jest bardzo dobre pytanie. I teraz w naszym przypadku ten store i te wszystkie operacje, które ja tu przedstawiłem, to jest tak naprawdę całość. Więc z naszej perspektywy to są selektory i te akcje, one są gdzieś tam okomentowane. Więc Próbujemy zapewnić, żeby te nasze rozwiązania wyglądały w taki sposób, jakbyśmy i jak ktoś, ktoś w co sobie wchodzi, żeby to dla niego wyglądało tak, jakby otwierał dokumentację i przeglądał sobie po prostu publiczne API jakiejś biblioteki. Więc mniej więcej w ten sposób staramy się to gdzieś tam prowadzić i trzymać, żeby to się po prostu nie rozleciało na dłuższą metę. Tak. natomiast no oczywiście, jeżeli ktoś będzie chciał wejść w kod źródłowy i znaleźć jakieś bugi, czy naprawić cokolwiek, no to oczywiście to są już bardziej rzeczy, w których znów trzeba na tym kodzie kod źródłowym posiedzieć, tak? I to jest analogiczna sytuacja, gdybyśmy robili cokolwiek bardziej zaawansowanego i chcieli na przykład z NGRIX-em i chcielibyśmy takiego rozwiązania, jakieś tanie kiepskie. Okej. Jak zabezpieczyć taki przepływ danych? A nie do końca rozumiem, co się kryje pod tym zabezpieczeniem takiego przepływu danych, niestety, więc nie, nie, nie jestem chyba w stanie odpowiedzieć na to pytanie w żaden zadowalający sposób, obawiam się. Czy nie ma obaw związanych z korzystania z zewnętrznych bibliotek, które na przykład w przypadku wydania nowej wersji Angular'a mogą przestać działać? Mowa tu na przykład o stompie. Oczywiście takie rzeczy się pojawiają, natomiast nie miałem na prezentacji niestety żadnego screena. Z specyfikacji Stompa i na tyle, na ile znam kod źródłowy Stompa, i gdzieś na sobie też przeglądałem to, jeśli chodzi o a jeśli chodzi o Eric Stompa, gdybyśmy mieli implementować to zupełnie od podstaw, to kolokwialnie rzecz ujmując, byśmy się gdzieś tam pochlastali, żeby to zapewnić. Gdybyśmy, oczywiście, możemy na przykład skorzystać z WebSocketów eriksowych, natomiast znów. Musielibyśmy napisać całą tę abstrakcję, więc musimy na czymś bazować. Musimy mieć jakiś taki stąd mechanizm, i w związku z tym nie wymyślamy tego nowo, tylko bazujemy na tym, co gdzieś tam jest w miarę stabilne. I wszystko zależy od biblioteki, oczywiście. I Stomp w obecnej chwili jest biblioteką dosyć stabilną. Są inne rozwiązania, jeśli pamięć nie myli, które też implementują tego Stompa. I mają mnie pobrań na NPM, ie gdzieś tam, powiedzmy, są trochę shady i z nich generalnie nie chcemy korzystać. Więc oczywiście, zanim skorzystamy z tej biblioteki, trochę researchu robimy. W związku z tym, czy to, jest, czy to będzie wspierane i jak generalnie wygląda ewolucja jak już tej biblioteki dotychczas, ona wyglądała. Ok. Jak dbacie nad płynnością e, przepływu danych? I teraz, co rozumiemy przez płynność tych danych? E, czy przepływu tych danych. Bo teraz większość danych, które tam sobie przez ten store idą, i to są znów rzeczy, które idą u nas bardzo często, w związku z tym, jak działa też detekcja zmian w Angularze, już nie chodzi tylko o jakby tam change detection, tylko też to, w jaki sposób Angular sobie pod spodem łączy to, co jest w templatce i to, co się zmieniło i tak dalej. Nawet jeżeli te dane zmieniają się dość często, to jesteśmy to sobie w stanie to Angular jest to w stanie bardzo fajnie ogarnąć i nie waha tego wszystkiego. Jeżeli mamy, o, więc o to się głównie rozchodzi, tak? I żeby zapewnić użytkownikom gdzieś tam ciągłość tych danych i żeby ten stan był aktualny, nie możemy sobie z reguły pozwolić na jakieś na przykład trotlowanie czasowe i tak dalej, że będziemy dane rysować w jakichś tam większych ustępach czasowych, tylko chcemy zapewnić tą jak największą spójność czasową. Jeżeli faktycznie. Tych danych jest tyle, które wyświetlamy, że Samsungi płoną i iPhone gdzieś tam tracą zupełnie baterie. No ale tam są różne rozwiązania, tak? Natomiast to są już kwestie bardziej renderowania niż rozwiązań w ramach samego stora. Czy zarządzanie stanem w aplikacji frontendowej jest trudne już na starcie? Czy rośnie wraz z rozwojem apki? E, oczywiście, że rośnie wraz z rozwojem apki. E, I rośnie zależnie od tego, co ta apka musi robić. E, dlatego, że to są... Jeżeli robimy to do listę klasyczną, tak? To do naszego zarządzania stanem może nam wystarczyć zwykła zmienna, która czasem sobie będzie trzymała powiedzmy. E, pytanie, w ilu miejscach na przykład będziemy chcieli się dostać do tej to -do listy. Więc czy będziemy chcieli modyfikować, czy raczej operujemy na takiej jednostronnej komunikacji, że po prostu tylko to wyświetlamy, a na przykład modyfikujemy, modyfikuje nam to serwer i to serwer nam dostarcza w ogóle te dane cały czas. Więc jest bardzo, bardzo dużo rzeczy, które wpływają na trudność takiego zarządzania stanem i jeżeli robimy prostą aplikację, to to będzie proste i generalnie nie musimy się w ogóle bawić w jakieś takie rozwiązania tego typu. Natomiast kiedy aplikacje rosną, kiedy one są skomplikowane i mają skomplikowane założenia biznesowe, to to są już rzeczy dużo mniej trywialne gdzieś tam. W przypadku, gdyby wraz z rozwojem aplikacji jednak zaszła potrzeba skorzystania z z bibliotek od stanu, na ile możliwe jest zastąpienie tego rozwiązania? To jest świetne pytanie i gdybyśmy sobie na przykład pomyśleli o NGRX-ie, to teraz finalnie NGRX skupia się, czy dostęp do danych w ngrix e, operuje sobie na selektorach, które też są niczym innym jak obserwablami. Więc tak naprawdę jesteśmy w stanie w związku z tym pewnym podobieństwem do NGRIX-a wypruć cały ten core tego rozwiązania e, i podpiąć sobie po prostu nowe obserwable do tych naszych komponentów i tak dalej, które na tym stanie bazują. I jesteśmy to w stanie wypróć e, w dość mało inwazyjny sposób. Oczywiście, żeby to było jeszcze mniej inwazyjne, moglibyśmy sobie te selektory jeszcze bardziej obudowywać jakąś kolejną warstwą abstrakcji. Żeby na przykład przetwarzały to serwisy, żeby te serwisy nam dostarczały jakieś te finalne dane, które już chcemy mieć w danych komponentach. I dzięki temu moglibyśmy jeszcze bardziej zminimalizować to ryzyko. Natomiast wydaje mi się, że kiedy dochodzimy do momentu inaczej. W tej aplikacji, na której my pracujemy, jest to na tyle już stabilna rzecz, że raczej... Wiemy czego chcemy mniej więcej po iluś tam latach developmentu i pracy nad tym. Natomiast jest to możliwe do zastąpienia. Jak Redux współgra z aplikacjami w Angularze? I teraz jeżeli mówimy o samym, koncep o samym koncepcie Reduxa. To on sobie współgra bardzo fajnie, dlatego że Redux generuje nam takie, on wymaga <grymnie> od pewnego puszowania danych, tak? Więc on nam bezpośrednio mówi, kiedy jakieś dane wchodzą, że coś się zmieniło i tak dalej. W związku z czym to podejście reduksowe bardzo fajnie działa z tym, w jaki sposób Angular sobie te dane odświeże, w jaki sposób sobie renderuje widoki, i to gdzieś tam ma dużo sensu, tak naprawdę. Bo tak naprawdę, bo im większej ilości obserwacyjnej sobie korzystamy w templatkach i tak dalej, tym jesteśmy w łatwiejszy sposób w stanie zapewnić otwieranie widoków bez, na przykład, polegania na jakimś ręcznym wywoływaniu, detekcji zmian i tak dalej. Więc to sobie działa bardzo fajnie, uważam. OK, nie ma już więcej pytań. Także dziękuję bardzo. Jeszcze słowem na koniec powiem, że oczywiście prezentacja była nagrywana i ona będzie dostępna i na YouTubie, i na Facebooku, jeśli pamięć nie myli. Całość slajdów możecie sobie pobrać. To też jest dostępne. No i co? Przypomnę o naszym konkursie, w którym jest do, wybrania, do wygrania BON do X ma na jakieś 1000 zł, więc bardzo fajny konkurs, na którego zapraszam. Jest do znalezienia też przy naszym tym wirtualnym stanowisku to wszystko. I jeżeli macie jakieś pytania do mnie, bądź do Sandry o naszą firmę, o to jak tam się działa i może jeszcze chcielibyście dopytać tak bardziej wprost o nasze frontendowe rozwiązania, to powinienem być za chwilę z Sandrą w tym naszym takim wirtualnym pokoju, żeby pogadać i podpowiadać na jakieś pytania. Okej, okay. dziękuję bardzo.